Cześć, witam Was kochani moi bardzo serdecznie w kolejnym wieczorze z Wróżką. Dzisiaj mamy poniedziałek, 17 października i rozpoczynamy odpowiedzi na Wasze pytania. Dzisiaj jest tego dużo po jednym dniu nieobecności i nagrywam później, bo usnęłam. Tak, wczoraj z kursu przyszłam z katarem i kwas askorbinowy, czyli witaminka C i jakieś dziwne rzeczy. Dzisiaj już się znacznie lepiej czuję. Natomiast pobiegałam, pozałatwiałam różne sprawy, przyszłam, włączyłam YouTube i jest nagle 20 z minutami. Się zdarza, ale podobno trzeba się wyleżeć, żeby się wychorować, albo odwrotnie, wychorować, żeby się wyleżeć. Nie wiadomo, ale tak to bardzo w porządku, już się naprawdę bardzo, bardzo dobrze czuję, więc nie ma problemu i będziemy działać. Słuchajcie, rękawy podwinięte, działamy, ale chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za drobiazgi, dlatego że dostałam takie naklejeczki, niby to są naklejki na paznokcie, ale to są naklejki halloweenowe. Tutaj są dyńki, nietoperze, kwiatuszki, duszki, miotły i koty. I to jest super, są czarownice na miotłach i różne dziwne rzeczy, ale właśnie takie Halloween, więc to wyląduje w moich księgach cieni, no tam na paznokcie, po co na paznokcie. No i mam dżeciki, które pewnie wykorzystam, ale to już sobie pomyślę, mam hybrydy, mam semilaka, nie tylko hybrydy i te lampy do hybryd, bo sobie kupiłam, żeby zaoszczędzić wizyt w, jak można samemu pomalować paznokcie, to można to zrobić i zobaczymy, będziemy to wtapiać i oczywiście przecież standard musi być, piękne kotki, cudne, także dziękuję bardzo i uroczy, cudny, bombko kot. Znaczy, można to wykorzystać jako bombkę. To będzie dla mnie kot nie z kłębuszkiem, tylko kot z monetą, czyli kot na bogactwo. I na pewno go wykorzystam. Jest śliczny, super i wygląda cudnie. I koty są pożądane w każdej postaci. Koty są podobne do sów, sowy są podobne do kotów, a wszystko jest super. Także dziękuję bardzo. No, my już jesteśmy jakby umówione, bo to doszło ze świecą rytualną, fajny drobiazg, także bardzo mnie cieszy. I tak jak mówię, jest dzisiaj sporo rzeczy do odpowiedzi, więc cierpliwość będzie czymś, co będzie wymagane przy dzisiejszym filmie, żeby usłyszeć swoją odpowiedź. Dobra, i zaczynamy od początku. Pani V. Planuje się rozwieść. Proszę sprawdzić, czy ten krok przyniesie polepszenie sytuacji, czy podniosę straty. Jestem pełna niepokoju i czy do końca życia pozostanę sama. Ja powiem tak, nie można liczyć na to, że od razu po rozejściu, chyba że się żeni z, nie wiem, jakimś szejkiem naftowym, rozwód przyniesie polepszenie sytuacji. Wiadomo, że to już nawet nie chodzi o materię, która jest dzielona na pół, więc tak jak mieliśmy cały telewizor, tak będziemy mieli go połowę. I jest to uczciwe, bo dwie osoby dorabiają się najczęściej. Nawet jeżeli jedna pracuje, to druga w domu również coś robi. I nie mówimy o patologicznych sytuacjach, tylko po prostu o normalnym życiu. Natomiast zawsze mental ucierpi, to wiadomo, my się boimy zostać sami, tego typu sprawy, ale jeżeli pani planuje się rozwieść, to znaczy, że nie jest dobrze, a jeżeli nie jest dobrze, no to albo się pracuje nad związkiem, albo wiadomo, że nie będzie lepiej i już lepiej być samemu, jakkolwiek. Więc to w ten sposób. No, materialnie faktycznie trzeba będzie się przekształcić, tak? Jest to zmiana na tyle, na ile zmieniają się warunki. To tak jakby iść do nowej pracy. To jest inny system zarobkowania, inaczej to... Atakuje mnie poduszka, poczekajcie, sekundę, atak poduszki, dwa, dobra. Także tutaj te finanse, one nie będą złe, tylko będą inne, to na pewno. Natomiast nie jest pani pokazana jako osoba samotna, więc tutaj samotność nie grozi i nie będzie pani, nie wiem, do końca życia sama albo bardzo żałowała. Aczkolwiek dużo będzie wymaganego
I pomysłowości i pracowitości, żeby jak gdyby przekształcić te finanse na dobre, bo będą zwyczajnie inne. Asmonet, inna jakość zarabiania pieniądza, więc to nie jest tak, że będzie tak samo. Po prostu. Czy straty? Ja nie mam strat. Natomiast z drugiej strony nigdy rozwód i rozejście nie jest zyskiem. Dopiero potem wychodzimy z tych strat, tak naprawdę. Dobrze. I pani Joanna. Co mnie czeka w kwestii uczuć w przeciągu najbliższego roku? Co mnie czeka w kwestii uczuć w przeciągu najbliższego roku? W półtora roku się pokazało, do 2 lat bardzo duże zmiany. Jest odejście ze starego, wejście w nowe. Ale to faktycznie, to się nie pokazało tak na zasadzie, o, za 1,5 roku dopiero coś tam się zadzieje, tylko to jest proces, dlatego 8 pucharów, czyli odchodzę od starych emocji typu samotność, typu zły związek i wchodzę w coś nowego i stoi przy pani rycerz pucharów, przy takich silnych rodzinnych kartach, więc ja przypuszczam, że od 1,5 roku do 2 lat, tak to pokazały karty, nie chciały w ciągu roku, jest zmiana sytuacji totalna, ale na taką, która w rezultacie daje spełnienie marzeń. Możemy coś uchwycić, nie ciągle stanie na marzeniach, tylko właśnie uchwycenie tych marzeń. I pani Izabela prosi o rozkład na Samhain, czyli zobaczymy, czy tam ktoś, czy coś. Ja już mi nogi drętwieją. Nagrywam z łóżka, bo chora jestem i mogę. Tfu, nie jestem chora, ale naprawdę. Tak sobie pomyślałam, że będzie mi wygodniej. Nie mam podczepów energetycznych osób zmarłych, to na pewno. No to jest tak jak mówię, no uczczenie przodków jest rzeczą ważną, ale no nie musi pani jakby pozbywać się i uwalniać. Nie, tutaj tak nie wygląda. I co mnie jeszcze w życiu czeka, pyta pani Monika. No pani Moniko, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie i nikt nie jest. Ja zobaczę tylko układem ogólnym jakieś może najważniejsze rzeczy, bo co mnie jeszcze w życiu czeka? Dużo dobrego, dużo złego, trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca, trochę z pieprzu, ciut zmięty, część dróg prostych, część krętych. Jednego życia potrzeba, żeby opowiedzieć drugie. Pamiętajcie o tym. Co mnie w życiu czeka, jest najgorszym pytaniem do wróżki. Będzie pani musiała uważać na kwestie zdrowotne, szczególnie te związane z przemęczeniem. Jakieś zmiany odnośnie spraw z dziećmi? Silny mężczyzna przy domu, przeprowadzka? Partnerstwo, które jest dziwne, ale potem jest bardzo pozytywne. I pokonywanie trudności. Karta siły przy pani. Takie pytanie jest pytaniem ogólnym, taka odpowiedź jest odpowiedzią ogólną. No niestety, bądźmy szczerzy, że gdybym ja wam miała opowiedzieć wasze życia, to musiałabym ewidentnie poświęcić tyle samo czasu, żeby to opowiedzieć. Także zadawajcie, kochani, konkretne pytania, bo po pierwsze jest to SMS, tak? Po pierwsze jest to SMS, więc bądźmy szczerzy, nie jest to sesja, na której możemy interakcyjnie, jak gdyby sobie poopowiadać, więc pytanie musi być konkretne. A jeżeli pytamy ogólnie, tarot odpowie bardzo ogólnie. Co w życiu czeka? Wszystko. Dobrze, pani Milena. Dlaczego brakuje mi energii? Co powinnam zrobić, by znów ją nabrać? Dlaczego brakuje pani energii? Nie jest to kwestia żadnych czakralnych ani podczepionych rzeczy. Nie mam odpowiedzi dlaczego, ale mam odpowiedź, co zrobić. Otóż ewidentnie karty wskazały, żeby rozluźnić, nie być wiecznie na spince, trochę poluzować ten gorset. Zacząć się lekko bawić. Ja wiem, że jesienny okres może jest no, w katolickim kraju okresem zadumy. Nie umiemy przyswajać 1 listopada jako święta radosnego, bo idziemy na lepszą stronę mocy. Ale tutaj ewidentnie pokazało się wyluzuj, znaczy uwolnij głowę.
przede wszystkim. Jak uwolnić tą głowę? Taniec, śpiew albo recytacja. I dalej pani Milena pyta, prośba o rozkład Mabon. Prośba o rozkład Mabon. Czyli się wyzbiorę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. To co było. Karty pokazują taką postawę, ja ją miałam w czasie studiów. Ja myślałam, że jak skończę studia i nabiorę wiedzy i będę taka ważna i będę miała takie możliwości i zbawię świat. I pani miała gdzieś to samo pokazane właśnie na poziomie siania, na poziomie mogę wszystko, na poziomie teraz to mam power w ręku. A co się zebrało? To ja zebrałam też, taki pac po głowie, typu powolutku do wszystkiego dojdziesz. No szybko to nie będzie, ale dobra nauka. Co jest siane teraz? W dobrej formie wszelkiego rodzaju sprawy zawodowo-finansowe i ewidentnie będzie uspokojenie i polepszenie finansów. Natomiast w przyszłości będzie pani decydowała o sprawach emocjonalnych, nastąpią duże zmiany, które również przyniosą wzrost, tym razem emocjonalny, czyli na razie się pani zajmie finansami. I pyta pani również stypendium. Zanosić odwołanie czy czekać cierpliwie? Trzeba by było coś zrobić, żeby przyspieszyć, szczególnie urzędowe rzeczy. Tak to pokazały karty. Więc ja bym powiedziała dopytać, a mieć w zanadrzu odwołanie. O, bardziej bym tak powiedziała. Dobrze. Pani, a pani to na film. Czy do końca tego roku, 2016, coś się zmieni w moim życiu uczuciowym? Czego mogę się spodziewać? Pani Ewelina. Jest zmiana, ale nie jest taka zmiana, którą odczuwamy fizycznie, tylko jest zmiana mentalności. Bo ja mam przede wszystkim w głowie pokazany potencjał do, no teraz to już zrobię po swojemu, o, takie myśli. Jest takie wyjście z jakichś ograniczeń i również z niepewności, czyli wszystko, co jest nie do końca świecące i stuprocentowe dla pani, pani będzie to z życia usuwała. I właśnie tą zmianą jest a smieczy głupiec na końcu, tak? Odcięcie jednego i wejście w nowe, ale to nie chodzi o to, że nagle pojawia się rycerz, tylko o to, że pani totalnie zmienia głowę, mentalność i to pozwoli na to, żeby poukładać w przyszłym roku zupełnie po swojemu, na swoich nowych zasadach i dopiero wtedy może się wydarzyć coś dobrego. To jest taka równowaga własna. Wiem, czego chcę i nie będę godzić się na byle jakość. Dobra, i dalej pani Milenka. Na czym skupić się w rozwoju duchowym w ciągu 3 miesięcy? No zobaczymy. Dokładnie na wzmacnianiu swojej energetyki i usuwaniu z głowy tego wszystkiego, co jest pokrętnymi myślami typu nie mogę, nie uda się. Praca nad duchowością, ale totalnie z poziomu głowy. Czyli nie na zasadzie nauczy się jakichś rzeczy o wahadle, tylko generalnie właśnie wzmocnią się. Dobra i tak. Teraz anonimowo o siostry pyta pani. Tu są dwa pytania. Analiza duszy. Siostry. A pani W pyta. Dusza dojrzała na 3. etapie. W roli służącego i kapłana.
cele. Reewaluacja, trudny cel, bardzo. Pokora. Tryby. A tryb do celu nie pasuje. Władza, ale i ostrożność. Postawy. Cynik, potrzebna do reewaluacji i pragmatyk. Główne cechy negatywne. Lekceważenie siebie. Ześrodkowanie. Instynktowne. Dobra. I dalej ta sama pani pyta. Jacy duchowie opiekunowi, duchowi opiekunowie przy mnie stoją? Pani D, przypominam. Elohimy, Kasiopeja i Minerva, mądrość i moc. Elohimy, Transquilius i Pacyfika, to jest takie działanie na rzecz społeczności świata. I Haschmachilim, Zatkiel, czyli od Zatkiela. I to jest wszystko, co jest związane z czerpaniem, bo duchowość, energia i czerpanie z tego, taka równowaga może na tej zasadzie. Dobra. I dalej, pani, jakie mam powiązane niekarmiczne z siostrą? Wcześniej była analiza duszy dla siostry. I bratem, co mam przepracować z nimi? Dobra. Powiązanie karmiczne z siostrą jest na zasadzie, ktoś był chory, ktoś go leczył. No, może być to w takiej bardziej formie długoterminowej, czyli nie na zasadzie byłem lekarzem ogólnym i wyleczyłem z grypy. No to tak. Natomiast co teraz do przerobienia? Umiejętność dostosowywania się do pewnego rodzaju zmian. Mogą być nerwy, ale jest też miłość. To trochę tak. I z bratem. Nawet gdyby jakaś chwiejność była albo jakiś problem, to do pokonania tutaj w ten sposób. Brat. Jakaś pożyczka, jakieś takie rzeczy w takiej dosyć dobrej formie, ze staraniem się, ale może z jakimś brakiem możliwości oddania. Także to nie jakieś takie powiązania karmiczne, tylko teraz uważać, żeby za dużo nie dawać w ten sposób, bo to czasem może to robić. Natomiast no dokładnie tak karty pokazały, żeby nie być ciężarem ani w jedną, ani w drugą stronę. To jest do przerobienia, czyli gdyby była potrzebna pomoc, to się daje tak wędkę, nie rybę. O. I też na film pani Anna. Ostatnio karty pokazały, że mam problem z tarczycą. Wszystko się zgadza. Chciałam zapytać, z czego to może wynikać? Może to wina czakry gardła? Trochę pewnie też, bo to się nie bierze tarczyca i dopiero czakra się blokuje, tylko najpierw się widzi w energii, a potem jest fizyczność, więc na pewno w tę stronę też. Dodam, że często mam problemy z gardłem, zapalenia krtani, stanami zapalnymi jamy ustnej oraz wieloletni problem z nieświeżym oddechem niewiadomej przyczyny. Co może pomóc? No to co może pomóc, pytamy. Ja wiem, że w kartach tego nie ma, ale trochę odpowiedzi kart jest na zasadzie karta, intuicja, impuls, jasnowidzenie. Bo dla mnie, proszę spróbować terapii wodą utlenioną. Ja mam po pierwsze wodne karty, po drugie z takim, z powietrzem. Mi się kojarzy woda utleniona. Lekarze niech robią swoje, a woda utleniona. Ja wiem, że to jest sposób długoterminowy, ale taki mam przebłysk przy tych kartach.
W kartach wyszło, że najbliższy rok pod względem finansowym będzie dla mnie fatalny. Czy odbije się poniżej od dna, się później od dna, a moje finanse będą w miarę dobre? No, bo to takie rzeczy są, dobra, czyli patrzymy, to znaczy fatalny. Po to karty pokazują, że coś może być fatalne, żeby skupić się na temacie i żeby tak fatalne nie było. Po to wiemy, że w 9 roku osobistym jest ciężko, po to, żeby się nastawić na to, że to przepracujemy i żeby nie było tragedii. No. Jedną kartą jest odpowiedź. No dobra, nie dać sobie w zamieszaniu ukraść tych swoich pieniędzy i to, że karty pokazują, że są fatalne, nie oznacza, że musimy do tego doprowadzić. Ja wam zawsze powtarzam, ja stawiam karty nie po to, żeby one się sprawdzały. Nie zawsze. Dlatego, że karty są po to, żebyście wiedzieli, jakie jest zagrożenie i żebyście wcześniej się nastawili jak Van Damme i można go kopać w brzuch, tak? Bo nie boli. Wszystko w pani rękach. Jest pani z możliwością na przepracowanie tego problemu i wiadomo, że będzie ciut gorzej, bo jest tendencja spadkowa, ale nie musi być to dno. I co robić? Nie dać się okraść poprzez zamieszanie. Czyli pilnować, po prostu pilnować. To jest to, znowu cytuję Biblię, że jakbyś wiedział, kiedy złodziej przyjdzie, to byś pilnował dniem i nocą, a Królestwo Boże przyjdzie, jak złodziej nie wiadomo kiedy. Na tej zasadzie. Czyli trzeba, jak wiemy, że jest coś źle, trzeba to pilnować. Dobra. Anna. Myślę o zmianie pracy. Jak karty to widzą? To pytamy w ten sposób. Czy przez najbliższe pół roku zmiana pracy przez panią Annę jest dobrym pomysłem? Zmiana pracy będzie lepszym pomysłem do roku czasu i myślę, że zanim pani znajdzie coś lepszego, to może się ten czas zrealizować. Szybko działając, możemy go nieco przyspieszyć, aczkolwiek szału nie będzie. Wiecie co, ja sobie jeszcze może kadzidło zapalę, tylko muszę sięgnąć tą. Chodź. O. Taką podkładkę pod kadzidła. Bo muszę troszkę oczyścić energetycznie wszystko. A używam tych kadzideł Hemu. One są teraz proszkowe. A dzisiaj posiedzimy długo, to będzie mnóstwo pytań, to niech się jeszcze nam okadza wszystko. Bo wiecie, wy z kart też macie wynieść dobrą energię. To nie tylko, że sobie wróżka postawi karty, ale wszyscy mają być zadowoleni. Tylko będą zadowoleni, jak wróżka przewalczy niewygodnie rozstawione świece, żeby się tu pożary nie porobiły. Dobra. No i super. I pani Anna prosi o oczyszczenie z myślokształtów. Poczekajcie, swoją ściągę mam przy sobie. Usuwam z aury pani Anny wszystkie podpięty do ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, złe, negatywne energie, kotek, nie przerwę tego, byty demoniczne, złe oko, magię, klątwy, uroki, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, podczepy, zaburzenia, kody, matryce, mury, blokady, złe energie rodowe. I ładuję aurę, ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciała subtelne pani Anny pozytywnym, jasnym światłem. Z podziękowaniami dla wszechświata i dla kota, który zawsze musi przeszkodzić. Musi, bo się udusi. Mruczy jeszcze.
Też ściągasz złą energię? Pomagasz pani? Pomagasz? Pomagasz? Rozleniwiona strasznie. Ale wiesz, mamy problem tutaj z tobą. Mamy problem, bo to nie jest kocie miejsce, absolutnie. Absolutnie tu może być kocie miejsce. Dobrze? Tylko mi w świeczki nie wejdź i siedź. Mówię wam. Straszny kot. A pani Dagmara pyta. Pani Jasiu, zapomniałam przy rycie sobotnim zapalić świecy, bo padłam, miałam mega gorączkę, ale intencje mimo wszystko poszła. Oczywiście, że tak. Ja wam zawsze proszę o zapalenie tej świecy nie dlatego, że wy robicie magię, bo ja jestem od tego, tylko właśnie po to, żeby nie zapominać. Natomiast energia, to ona pójdzie, bo to nie jest tak, że nie. Magia jest również wymianą energetyczną, czyli jak ja robię na przykład coś tylko dla siebie, to pamiętajcie, że ja też daję ofiarę. Czyli na przykład, nie wiem, dam na jakieś schronisko, czy coś komuś dam, no to nie może być tak bez ofiary, musi być wymiana energetyczna. A jeżeli wy wpłacacie na ten ryt ogólny 20 zł, to energia pójdzie, bo wy już daliście, więc ja muszę to oddać, prosta sprawa. Natomiast zawsze wam mówię, żebyście zapalali, żeby właśnie nie było takich zapominań, ale choroba jest wymówką. Ja dzisiaj też jestem późniejsza. O właśnie. Dobrze, i Kalina prosi o analizę dusz. Dobra. Jeżeli chcecie analizy duszy, to faktycznie, jakbym widziała wcześniej, to nawet może będę odpisywała, bo to w sumie tylko są słowa, jak gdyby, to ja chyba będę odpisywać. Dusza stara ewidentnie, na etapie czwartym, rola erudyty i mędrca, cele, akceptacja, dominacja, tryby, wytrwałość i obserwacja, postawy, idealista. I pragmatyk, cechy negatywne, autodestrukcja, ześrodkowanie, intelektualne. Dobra. I Kalina, proszę o analizę zdrowia i wskazania, co robić, abym czuła się lepiej. Może oczyszczanie czakr. No my zobaczymy, czy to o energię chodzi, czy zawsze o energię. Tylko czy wahadło pomoże, czy to coś silniejszego. Pani musi popracować nad dwiema sprawami, bo ja wahadłem tego nie zrobię. Splot słoneczny, który jest zabrudzony, i czakra korony, która nie ma ujścia i wejścia. Tego się wahadłem nie odblokuje za jednym razem. To jest bez sensu, natomiast poczytać sobie nawet w internecie, co zrobić, albo po prostu rytualnie to ściągnąć, albo zapalić świecę intencyjną na tej zasadzie, bo jeszcze ten splot słoneczny to tam nie jest jakiś duży problem. Junia, jak się przytuliła, ale korona jest totalnie zblokowana i stąd niestety nie będzie dobrego samopoczucia. Ani pani nie wydali złego, ani nie weźmie dobrego. I to jest problem przy tych czakrach. Tu nie ma dopisku film, ale przy tego rodzaju pytaniu. A nie. No jest do odpowiedzi normalnej. Dobra. Teraz się zgubiłam. Dobra. I dalej pani Kalina. A to sekundkę. Tak. Jakie mam ukryte talenty, które powinnam rozwijać? Jakie mam ukryte talenty, które powinnam rozwijać? Znaczy, ukryte jak ukryte. Nie ma czegoś takiego jak ukryte talenty, bo my wiemy, tylko my się możemy bać. Nie? I teraz tak,
Ja nie mówię tutaj o aspekcie duchowym, bo tenże nie wyszedł. Ja mówię o aspekcie materialnym, talent do biznesu, ewidentnie. Jak się pani boi, albo ma nie, i boi się rozwijać, to po prostu iść w tą stronę, bo to jest strona dla pani idealna. Dziunka, talent do biznesu. Nie, ukrytych talentów to nie ma, bo my to talenty ukrywamy, jak wiemy, że są i zakopujemy, ale tak to możemy czuć, tylko trzeba czasem tak powiedzieć wprost. Pani Wiesława prosi o analizę duszy brata. Dusza dojrzała. Poziom 7. Rola kapłana i wojownika. Cele. Akceptacja. I wzrost, tryby. On nie pije przypadkiem? Władza i pasja. Postawy, realista. Pragmatyk. Główne cechy negatywne. Męczeństwo. Taki udręczony człowiek. No, myślałby kto. I ześrodkowanie w ruchu, bo to nie musi być picie przy tych nakładkach, ale mogą być no, inklinacje, bo to nie trzeba realizować, jeszcze umysł mamy, ale dobrze. Tutaj to jest na pewno niefilmowe. Tu nie wiem, bo muszę sprawdzić. Bo wy czasem nie dopiszecie tego filmu, a ja mam jeden SMS. No, oczywiście, że nie ma dopisku. Film, panie Januszu. Dobra. Kiedy będę pracował, łamane przez znajdę pracę w miejscowości, gdzie mieszkam? Czy będę dojeżdżać do innego miejsca? Dobra. Dojazd ja mam od razu. Co prawda nie jest to za wygodne, ale ja mam dojazd, bo szukanie tutaj pokazuje się przedłużaniem. To by długo bardzo zajęło. Natomiast przy dojeździe jest szybciej. No najwyżej potem zmienić czy coś, bo ja jednak mam pokazany dojazd. Już kartę świata od razu. Jest czekanie i tak nie można nic znaleźć, a potem dopiero karta świata, czyli dojazd, po prostu dojazd. To nie jest w danym miejscu zamieszkania. Co ja tu pootwierałam? Tak. To było. To było. To było. Pani Ania, czy na moje dzieci ktoś rzucił urok? No, sprawdzimy ich energetykę, zobaczymy. A. Jeżeli jest płacz, choroby i zgrzytanie zębów, to jest zamieszanie z dziećmi po prostu, ale nie mam. I tutaj, tu bym powiedziała, jest bardzo silna przy M opieka anielska, ale faktycznie, ile on ma lat? Młodszy, maluszek. Nie chodź tutaj, ale jest problem energetyczny. Przy A nie ma, natomiast przy ten drugi mógł coś zebrać, ale to nie jest urok konkretnie rzucony na niego. To może być sprawa głębiej rodzinna, no ale tak. I co? I co się czepiasz tutaj? I co się czepiasz? Długopisik nie jest do jedzenia. A myślałam, że jest. Kot. Ciunieczka. Obraziła się. Długopis zabrany, kot nienawidzi człowieka teraz. Straszne. Odwróciła się tyłem i siedzi. Autentiko. Dobra. Pani Asiu, rozpoczyna się nowy etap w moim życiu. Proszę sprawdzić, które miejsce będzie najlepsze na rozwój. P czy O? Czyli trzy miejsca. P czy O? Miejsce
Pod każdym aspektem, tak to chciałam powiedzieć. Miejsce czy. Anonimowo pani M. Prośba o oczyszczenie z wszelkich myślokształtów i podczepów. Dobra, magiczna ściąga. Usuwam z aury pani wszystkie podpięte do ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, podczepy, zaburzenia, kody, matryce, mury, blokady, złe energie rodowe. I ładuję ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciało subtelne, aurę pani pozytywnym, jasnym światłem. Z podziękowaniami dla wszechświata. I oczyszczenie czakralne. Wiedziałam, bo pani zawsze w komplecie wysyła. Podejrzę jeszcze, co jest następne. Dobra. Ja wiedziałam, że błogosławieństwa. Dobra, to robimy. Przyzywam światło w kolorze czerwieni, by wzmocnić, oczyścić czakrę korzeni. Niech przybędzie teraz pomarańczu odcień, by sakralną czakrę oczyścić i wzmocnić. Przyzywam światło koloru żółtego, by wzmocnić i oczyścić czakrę splotu słonecznego. Niech przybędzie zielona pełnej mocy tęcza, by wzmocnić i oczyścić czakrę Twego serca. Tej, co łączy niebo z ziemią, światło koloru niebieskiego. Fioletowego światła starożytne moce wzmocnią i oczyszczą Twoje światłe oczy. Ta, co wszystkie łączy i spaja w jedności, niech świeci w Twojej koronie ku nieskończoności. Z podziękowaniami dla Wszechświata. Lecą rzeczy i błogosławieństwo żywiołów dla siebie i córy, dla siebie, co tam było? Szczęśliwa podróż, dobra. Już patrzymy. Przyzywam dzisiaj wiatr, utchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi, wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie na podróż jej córkę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. I znowu nie wiem, czy filmowy, czy niefilmowy. No to sprawdzamy, dopisujcie film, ale nie filmowy, więc zwracam honor. Pani Anna, czy podejmować dalszą współpracę z R? Czy byłyby korzyści finansowe? Jaki ma stosunek do mnie? Czemu tak nieprzyjaźnie się zachował? Bo nie jest człowiekiem rzetelnym generalnie. Jest rzetelnym, póki to przynosi korzyści. Ja bardzo nie lubię paziamieczy, bo to oszust, malwersa. No
taki miętka żyłka, no taki po prostu. Dlatego tak się zachował. Czy dalej współpracować? Dalej? Niekoniecznie. Czy byłyby korzyści finansowe? Ale by się pani udręczyła. Chyba, że, bo jeżeli jest coś na zasadzie, musimy współpracować 5 lat, to się nie da. Ale jeżeli będzie to pół roku, to dla tych pieniędzy warto. Tylko, że jak się pani tak urzeźbi, to się okaże, że skórka nie warta wyprawki potem. I pani Lucja pyta, czy mój dom jest nawiedzony? Proszę o pomoc. Przez film nie pomogę. Jeżeli jest problem, należy się do mnie zwrócić mailowo po prostu. To na pewno, ale zobaczymy. No, chyba jak pani tak pyta, to pani coś stuka, puka i coś się dzieje, bo to nie bez przyczyny. Czy tam coś się dzieje? Dużo stukań w tym domu jest technicznych typu. Nie wiem, deski się schną, łapią wilgoć, szurają, ale ja nie mam nawiedzonego domu, ja mam dom zamieszkany przez energię i wcale nie negatywne. Ja bym ich nie wyganiała. Niech pani napisze do mnie na maila, co tam się dzieje, będzie w razie co będziemy radzić, bo to może nie o dom chodzi, ale dom jest fajny, nie jest nawiedzony. Ale jak coś, to będziemy radzić. Tu mam SMS, tu mam SMS. Od pani Dagmary, bo pani Dagmara to tak różnie, raz filmowo, raz SMS-owo, ale okej. Dobrze, i nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy to jest SMS-owe. To właśnie to jest to, jak wy mi nie dopisujecie, to ja muszę tak posprawdzać. I ten dźwięk mnie przeraża. I nie mam pojęcia, dlatego że to są pierwsze SMS-y od pani, czyli ja będę odpisywała po prostu. No trudno. Jak chciał, tak chciał. I kolejna sprawa. Musicie mi wybaczyć te krótkie przystanki. To jest właśnie oznajmienie, że SMS przyszedł, ten dźwięk. Przerażający. Dobra, sekundkę, bo tu mam na pewno niefilmowe. I tu już filmowe. Pani Anna. Oddaliliśmy się od siebie. Czy to się zmieni? Co czuje partner? Czy tęskni? Proszę o rozkład partnerski. No. Co z tej tęsknoty? Jak to było w tym, w Nadniemnym? Z tej tęsknoty tam było z czego innego, że ze smętku, tak? A z tej tęsknoty jak z kozła. Ani mleka, ani wełny. No. Jakby co zrobił, jakby tęsknił. To by co było, ale nie. Oddaliliśmy się i się będziemy oddalać i to, co was łączy, to jest nic, przestaje was łączyć, ale ja powiem tak, czy te karty mogą oznaczać u faceta tęsknotę, kiedy jest rywalka, testosteron i praca? Nie ma tu miejsca dla pani. To nie jest kwestia oddalania, to jest kwestia, że on sobie organizuje inne życie już. To was łączy. Wszyscy idą gdzieś daleko, a to między wami. Smutek, rozstanie. Z tą tęsknotą średnią, on naprawdę, on się zorganizował, a pani, a może będzie dobrze, może tęskni, a. Mało to partnerskie, powiem szczerze. Kornelia, czy to młode małżeństwo, które oglądało moją nieruchomość tydzień temu, zdecyduje się na jej kupno? Odpowiedź tak czy nie? Nie, to znaczy ja dołożę kart dalej, tu po jednej już widać. Wahają się, wahają, wahają, wahają i co innego kupią. Wahają się, wahają w głowie. Pierwsza karta, sytuacja, rezultat, niby może tak, ale zupełnie nową nieruchomość, więc przypuszczam, że to będą musieli być inni kupujący. I
Beata, jadę z synem w czwartek na komisję. Czy będzie przyznana niepełnosprawność? Można coś zrobić, by było dobrze. Pamiętajcie, na urzędy bardzo często wpływają po prostu niebieskie świece. Więc jak pani jedzie w czwartek, to jeszcze dzisiaj, to już jak pani zdąży, ale w środę i we wtorek zapalić niebieską świecę. Jak pani nie ma, to białą, niech będzie. Ale w intencji tego, żeby tak im się głowy pozmieniały, żeby było przyznane. To tak. I naprawdę napisać swoje imię, datę urodzenia, syna imię, datę urodzenia. Ja zapalam te świece w intencji przyznania przez komisję mojemu synowi stopnia niepełnosprawności. Kropka. Świeca spala się do końca. Och, nie lubię tych pytań o prawa jazdy. Nie lubię, nie lubię, bo tam jest. To jest jak pytanie o totolotka. To jest wszystko tak poustawione i nastawione na kasę, że to już nie ma fuksa w tym wszystkim. I nic nie zależy od umiejętności. Ale pytanie: czy w tym miesiącu zdam egzamin na prawo jazdy? Patrzymy. Życzenie jest, wiedza jest, zamknięcie jest. Zostawimy 1% dla niewiadomego. Na 99% tak. Czy J kocha A? Anonimowo. Dziękuję, pozdrawiam. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Czy J kocha A? Czy J kocha A? O, jakby sam wiedział, to ja bym też wiedziała. Inaczej. On sobie analizuje i nie wie, i karty takie są. Ale jak spytam, ale tak naprawdę, podświadomie, bez analizy, czy kocha? Kocha tylko. Analiza wszystko psuje. Dobrze będzie, niedobrze będzie, bla, bla, bla. Pan Jurek nie dopisał słowa film. Dopisał w drugim SMS-ie, zwracam honor. Okej. Okay. Tu bym się zorientowała, bo jest rozkład na Mabon i rozkład na Samhain. Rozkład na Mabon też film. Okej. Okay. Ja rozumiem wszystko, tylko mówię, jak mam jeszcze te SMS-y jeden pod drugim, to ja jestem w stanie w miarę zobaczyć, że to jest od was, ale to mi naprawdę potem znika i nie wiem. Najpierw na Samhain zobaczymy. Tu pan Jerzy pyta, a ja taka nieuczesana, no. Nie, sorry. Katar. Ale głowa bolała, nic mi się nie chciało. Nie mam podczepu osoby zmarłej, ale mam interakcje. Śnią się, rozmawiają, przychodzą, ale nie podczepiają. Nie, nie, tutaj nie tak. Tylko pan ma strasznie, jest taki otwarty na, ja nie wiem, czy na kontakt, czy świadomie, ale to taka wręcz współpraca wychodzi. Zresztą bardzo ciekawie. No, ale nie, nie, podczepów nie ma. Teraz, co zasiałeś, to zbierzesz. Zrobił pan kawał dobrej roboty w życiu i nie dlatego, że jest pan naftowym szejkiem z piątką dzieci i cudną żoną u boku, bo nie tak to musi być, ale to jest taki układ: zrobiłem wszystko, co mogłem i zyskałem w miarę harmonię, tak, ale naprawdę zrobiłem, co mogłem. To jest fajne. Natomiast teraz troszeczkę będzie więcej polotu odnośnie szczególnie spraw urzędowych. Zawodowych w ogóle. Natomiast może to spowodować, że zaczną wycofywać się osoby. Wie pan, to jest tak, jak na przykład wszyscy pracujemy na akord, ale ja zostanę brygadzistą i nie mam kolegów, nie? No trochę taki układ. A na przyszłości będzie próba wprowadzenia równowagi emocjonalnej i zostanie to stransformowane i zrobione zgodnie z przeznaczeniem. Pani Gosia pyta, czy spotkam, kiedy spotkam mężczyznę, w którym się zakocham z wzajemnością. O Jezu, czy to jest filmowe znowu? Duszenie, duszenie was. No tak, pierwszy SMS, nie mam pojęcia, ale nie ma film, więc będę odpowiadała normalnie. Dobra, czyli wracamy.
Grażyna. A, to moja Grażyna z tym, tylko jakiś. Nie ma podpisu, że to wy po prostu. Dobra. Proszę o rozkład Samhain. Fajnie, że jesteś. Jeszcze się nie wystraszyłam hejtu albo innych dziwnych rzeczy. Tu jestem. No i tutaj już mamy wyjaśnione, co się dzieje. Jest podczep osoby z rodziny. To jest tak pokazane, więc tutaj, no ale my to będziemy działać, bo jesteśmy umówieni. To nie ma problemu. Sprawdzenie energetyki, oczyszczenie wahadłem. Znaczy, nerek jak nerek, ale zobaczymy, co tam jest do oczyszczenia. Dobra. I to nawet nerki nerkami. No po prostu oczyścimy, ale tutaj bardziej wychodzi też splot słoneczny. Oczyść. I wzmocnij. Z podziękowaniami dla wszechświata. Energetyki Jurek. To równo idziecie też z podsłoneczną. U ciebie piątka monet, u Jurka dziesiątka mieczy. Zjechany energetycznie system, to oczyszczamy po prostu. Oczyść. No, tak to czasem bywa, że my myślimy, że coś tam, a to niekoniecznie tak. I wzmocnij. Z podziękowaniami dla wszechświata. I pytanie do kart. Czy moja była żona H źle mi życzy, zło rzeczy, że ciężko mi wszystko przychodzi? Przekleła mnie i moją partnerkę, potrzebne oczyszczenie? Ja to sprawdzę, ale to nie jest ta kwestia. Tu nawet w tym Mabon było widać, że zrobiłem co mogłem, jak musiałem. Jest ta transformacja emocjonalna, ale. Znaczy, dla mnie to nie jest, to nie szukajmy. Zawsze, że ktoś nas przeklął, bo nam nie idzie. Czasem nam nie idzie, bo otaczamy się wokół ludźmi. No słuchajcie, no tu szef nie wypłaci, tam wykorzysta, wszyscy wyzyskują. Po prostu świat jest piękny, ludzie są podli czasem. I nawet nie jest kwestia przekleństwa, to nie to. Zastanów się, co jest w tobie takiego, że takie sytuacje przyciągasz? Co jest w tobie takiego? Bo poza tobą nie ma problemu. Kiedy jest problem poza tobą, ja mogę to odciąć. Jak jest w tobie problem, ty musisz popracować, bo to jest tak, przyciągasz, ale to nie jest klątwa. No na szczęście, bo to wiadomo. Trudno to potem powyrównywać i ściągnąć. Pyta pani Kornelia dalej. Mówię, te SMS-y też przychodzą, jak chcą. Od 1 listopada zaczynam pracę u nowej pani. Jak mi tam będzie? Sympatyczny dom, dobrze dokonany wybór, nowa jakość pieniądza. Sympatycznie, z opieką taką wzajemną. Głowa niepewna, ale przy tych trafach wszystkich, które zawsze mamy przy pracach, to ja się nie dziwię. Natomiast mamy właśnie bardzo ładne karty.
Czy jest jakieś zagrożenie? Nie, to chyba jest zupełnie normalnie przeciętna praca. Bez wyzyskującego dziadka, podkładania, czy ktoś nie kradnie i molestowania seksualnego. Jest okej. Anonimowo. Aneta J. Proszę o układ partnerski. Dziękuję. Dobra, patrzymy. Jego strona jest taka. W głowie seksualność zamiast miłości. Pani go pociąga, ale to nie jest podstawa do budowania związku. Traktuje panią jak troszeczkę mus konieczny. Się przywiązał, ale chęci to w tym nie ma. Serce w odchodzeniu, w działaniu rywalizacja, rywalka. Między wami przyjaźń, a nie miłość. Pani karty piękne, tak na razie przeczekuję, ale chciałabym harmonii, powrotu do tej harmonii, tylko ja tego w kartach nie mam, więc ja przypuszczam, to jest kolejny okaz, który wywędrował, jak gdyby. I anonimowo, czy powinnam się spotkać z D? Pyta pani M. Znaczy, ja jak coś chcę, to to robię, a jedynie jak byłam sama i jakby poznawałam kogoś, to chodziłam do mojej wróżki, mówiłam, czy mi łba nie urwie, tak? No bo spotykam się z kimś nieznanym, prawda? Takie randka w ciemno. Ale czy powinna? No dobra, no czy pani powinna? No, radocha jest. Można, można. Dziwne pytanie, to znaczy z perspektywy, czemu pani pyta, bo idę, spotykam się, sprawdzam, łba nie urwie. Można się spotkać. Pani Magdalena, kładłam pani karty na powrót do kawalerki. Czy karty radzą szukać nowego mieszkania? Jeśli tak, to czy uda się do grudnia? Pyta pani. Czy nowe byłoby ok i może się udać do grudnia? I to jest tak, nowe jest ok, mam podpisanie umowy, ogłoszenia, internet. Po prostu. No tylko tarno jedno na tydzień, to wiadomo, że czy, a jak pani jedno na dzień, to ok. Po prostu szukać. I tutaj nie jest to SMS filmowy, bo pani, która zawsze pyta przez SMS. Czyli byłoby tak, że SMS-y filmowe są zrobione. Teraz zobaczymy, czy cokolwiek jest na. Ja nawet nie wchodziłam, mówię, usnęłam na amen, po prostu na amen. Można, można, można. A to wiecie, jak trochę tak, bo nawet mnie głowa nie bolała, tylko to jest takie ćmienie i tak się czuję, że tutaj i nagle człowiek odlatuje. I jest fajnie. I mi po prostu nie zajrzała. Abrahadabry teraz próbuję otworzyć. Mam jakieś dwa SMS-y, dobra. Dam, 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 dam. Krystian, młoda, stara dusza. Młody chłopak, stara dusza. Czy mam jakieś talenty, które powinienem rozwijać? PS, ma pani w planach serię Q&A, czyli pytanie i odpowiedź, jakby ktoś nie śledził YouTube'a, byłoby świetnie. Mam w planach pytanie i odpowiedź, nawet fajnie by było to zrobić na żywo, a mało tego, no muszę gdzieś, nie wiem, na fejsie może, żebyście mi zadawali pytania, zrobię chyba taki post. No bo nie pytania typu, co mnie czeka, tylko typu, jakimi kartami pani pracuje, ile lat się pani, no takie do mnie pytania po prostu, bo fajnie by było taki film zrobić, myślę. Dziwnie wyszło, bo nie mam ezoteryczne, natomiast jest pokazana sztuka reklamy. Nie tylko swojej, ale może i cudzej. Jeżeli na przykład lubi pan informatykę, to może być kwestia reklama na internecie, tak? Ale wszystko to, co coś pokazuje i omawia. Takie talenty. Dobra.
Także fajnie. I zobaczymy drugi. Pani Joanna, proszę o sprawdzenie mojej sytuacji w pracy. Jak odbierają mnie majster i kierownik? O, fajnie, że majster. Majster. W miarę rzetelny pracownik, sfochowany człowiek, ale nie jest źle. Kierownik, równowaga, nie przejmuje się za bardzo. I pani sytuacja w pracy jest niepewna, ale nie dlatego, że to jest zły odbiór, tylko dlatego, że generalnie tam coś się waży i dziwnego dzieje. I nie wiem, czy przy tych kartach nie czas nastawić się na zmiany, po prostu. Nie za wygodne, potem jest ładnie, ale same zmiany nie za wygodne. Dobra. Przechodzimy w takim układzie do serii maili. I teraz tak, pani P. Pani P. Proszę o rozstawienie kart na pytanie. Czy będę miała dzieci z panem M? Czyli tutaj też taka odpowiedź, tak czy nie. Czy będę miała dzieci z panem? Czy wie pani co inaczej? Ja przy pani mam pokazane dziecko, ale niekoniecznie dopasuję je do tego związku. Dlatego, że tutaj zależy od tego, czy pani, bo pani może dzisiaj z nim zerwać na przykład, bo się pani zdenerwuje i to jest już zmiana jak gdyby ze stopy wolnej woli życia, nie przeznaczenia, życia. Przy pani jest dzieciak, ale czy z nim, jak pani zachowa równowagę i będzie pani z nim w związku, to jest prosta sprawa. Tak, ja bym powiedziała tak, jest perspektywa taka, że nie będzie jakichś szaleństw, no tak, no ale tak na 100% tutaj nie powiem, bo to, czy wyjadę za granicę, spakujesz się i wyjedziesz, wolna wola, czy warto wyjechać za granicę, ja mogę odpowiedzieć, czy będę miała dzieci z panem M, no, możesz mieć, ale czy warto mieć dzieci z panem M? I proszę o jakiś rytuał na pozbycie się pluskw. To by musiało być coś, co oczywiście w całym bloku zadziała chociażby, bo z jednego mieszkania to się można pozbywać. Ja powiem tak, proszę spróbować poprosić energię z krzatów domowych mieszkających w pani domu, żeby te pluskwy po prostu wyprowadzili, żeby nie dawały im wstępu, że to nie jest dla was dobre i konieczne. Przy ogniu brązowej świecy, bo ona jest odpowiedzialna, ta brązowa świeca, tudzież za zwierzęta. Ja wiem, że pluskwa, no jest to niestety zwierzę. Więc proszę spróbować zapalić brązową świecę i poprosić energię mieszkające w domu, skrzaty domowe, duchy domowe, żeby nie dopuszczały do rozmnażania się, żeby wyprowadziły, żeby nie wpuszczały z powrotem, po prostu. Dla dobra wszystkich, bez szkody, dla nikogo. I zobaczymy, czy to zadziała. Jak nie, to są jakieś ruskie specyfiki, których nie ma na polskim rynku, ponieważ mają zakazany tam jakiś składnik i podobno to tępi. No ale pani se wytępi, a będzie miała sąsiadkę. No, to takie jest. Po prostu nie dopuścić. Chciałam jeszcze odpowiedzieć, dopytać do tych wczorajszych wiadomości, w sensie dopisać. Dobrze, prośba o oczyszczenie i sprawdzenie poprzednich wcieleń, po co to ja właściwie jestem. Jak to po co? Żeby nauczyć się czarów, kapłanka. No, nie mówię, że takiej magii, bo to może być dwupunkt tam, cokolwiek innego, wszystko jest magią, tylko wstyd się przyznać. Trzeba nazwać to dwupunkt, trzypunkt, sześciopunkt, sześciopak albo inne hellingery, ale to wszystko jest magia. O, słuchajcie, noga mi zdrętwiaknie. I po to, żeby opiekować się innymi osobami. Ma pani takie czyste, przejrzyste karty. Jestem aniołem. Oczywiście, że trzeba mieć różki, bo na czym by się aureola trzymała, nie jest tak, że nie, ale generalnie tak, droga duchowa teraz, droga duchowa teraz. Takie wcielenia, takie działanie. Po co tu jestem? Żeby stać się kimś. Tak karty pokazały. Ja myślę, że w tej drodze duchowej, nie koniecznie jakoś inaczej. Prośba o oczyszczenie. Zaraz się za to bierzemy, słuchajcie.
Na krześle boli tyłek, tu boli kolano, słuchajcie, starość, nie radość. Dobra. Usuwam z aury pani wszystkie podpięte do ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snujki, podczepy, zaburzenia, kody, matryce, mury, blokady, złe energie rodowe. I ładuję panią ciało fizyczne, ciało energetyczne, ciało subtelne, ciało astralne pozytywnym, jasnym światłem. Z podziękowaniami dla wszechświata. Pytania Bożena B. Dlaczego boję się wody? Na przykład nie umiem nauczyć się pływać, choć tyle razy próbowałam. Czuję, jakbym miała się udusić, nawet stając pod prysznicem, czy biorąc wodę w ręce i myjąc twarz. Wstrzymuję oddech. Czy jest tego jakaś przyczyna i czy mogę jakoś się tego oduczyć? Na pewno karmicznie się pani utopiła i ten lęk pozostał. Lęki się leczy tak, jak się leczy arachnofobię. To jest po prostu terapia, ale zobaczymy, że może jest jakaś inna przyczyna. Może coś gdzieś, jakoś coś gdzieś. Nie, no przy kapłance zawsze są te karmiczne i takie wcieleniowej. Pani umarnęła, była pani utopioną czarownicą, chciałam zauważyć. To jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda układ utopionej czarownicy. Czy się da z tego wyleczyć? Inaczej, no uświadomienie sobie problemu może spowodować, że będzie pani brała prysznic spokojnie, ale pływać to się pewnie pani nie nauczy. Powiedziałaś o związku z panem J, by go przerobić. Dwie talie kart. Coś tu wzięłam, jakąś inną. By go przerobić i pójść dalej. Chciałabym się dowiedzieć, co ten pan do mnie czuje. Nie chcę go skrzywdzić, bo to dobry człowiek. I ile w takim razie jeszcze będziemy razem? No to ile? No ile Bóg da? To słuchajcie, no to tak jak ile będziemy razem? No wy mi pytacie tak jakby, ile będę miała dzieci? Ile Bóg da 100 lat temu? No ile się nauczysz nosić prezerwatyw, tak? Czyli wszystko w naszych rękach. Aczkolwiek to nie chodzi o to, żeby krzywdzić faktycznie, tylko jeżeli on jest taki jakiś tu w tą z powrotem i nie taki, no to pani go krzywdzi, przedłużając pewne rzeczy. Co czuję? Z jednej strony miłość w sercu jest, w głowie, ale co z tym zrobić? No co z tą miłością zrobić? No taka mimoza. I niestety warunki cieplarniane. On szuka opieki, a nie partnerki. To jest to, bo dobry człowiek. No dobry. No niech sobie mamusię znajdzie, bo to trochę tak wygląda. Ja nie mówię, że trzeba radykalnie tam, nie wiem, z kimś walczyć w ogóle tutaj na barykady, tylko po prostu zadbać o dobro swoje bez krzywdy dla nikogo. Najważniejsza sprawa. Czy będę kiedyś szczęśliwa w dobrym, satysfakcjonującym związku partnerskim? Jeśli tak, to kiedy i kim będzie mój partner? Kiedy nie odpowiem, bo to zależy, nie odpowiem dlaczego, bo ile będziemy razem? Jak nie będziecie razem, to będzie inny związek, jak będziecie razem, to co? To sobie pani poczeka. Nie odpowiem, bo to jest karta zatrzymania. Póki masz kajdany na głowie, to nie będzie się nic działo, ale jak je ściągniesz i wejdziesz na nową drogę, ale to od ciebie zależy kiedy. Spotykasz równego, fajnego mężczyznę, równolatka, brązowe włosy, baranek strzelec, osoba energiczna i miła i sympatyczna i wreszcie nie ciepłe kruchy, tylko jakość spokojnego ogniska domowego w potencjale. Ale kiedy będę dusić? Pani Bożeno, zależy od pani, bo tkwię w starym, ale kiedy nowe? Może najlepiej jakby przyszło, to ja wtedy zmienię. Takich cudów nie ma. Bardzo rzadko, bo ja nie mówię, bo reguły typu numerologia, tarot i reguły energetyczne nie będą sprawdzać się do wszystkich. Ale to jest te 90% sprawdzalności. I ja już zostałam okrzyczana, że tak na was krzyczę o tych zdradach, ale będę, bo uważam, że
robicie co chcecie, ja nie jestem od tego, żeby potępiać, ale muszę wam mówić, jak to działa energetycznie. A jeszcze była akcja na zasadzie, że się potem dziwicie, że się psują żarówki czy samochód, a mi się właśnie samochód popsuł, znaczy też no, nie tylko o tą energetykę chodzi, no nie, nie tylko o tą energetykę chodzi, dlatego że sprzęty się psują również nie przez to, ale nie wszystkie naraz. Także ja jestem po to, żeby wam pokazywać, jak działa energetyka. Natomiast kolejną taką zasadą energetyczną jest to, że podobne przyciąga podobne. Więc jak pani Bożena będzie w skomplikowanej relacji i nie zrobi porządku, to przyciągnie kolejnego skomplikowanego albo w podobnej relacji partnera. A to nie o to chodzi. Dlatego odcinamy jedno i idziemy w drugie. Czasem zdarza się tak, że ktoś ratuje, bo mi potem mówicie, a to się nie sprawdza, bo tutaj lał ktoś jakąś tam panią i ona się zakochała i ma cudownego męża. Tak, ale to jest wtedy ratunek. Ale jeżeli wy macie coś przerobić, jeżeli wy macie możliwość odejścia, a nie, że ktoś musi was wyciągnąć, to zawsze spotkacie podobne. Nie spotkacie kogoś, kto was wyratuje i będzie tym człowiekiem na zawsze. Podobne przyciąga podobne. Takie są zasady. I dlatego tutaj tak, ja mówię, oczywiście, że nie trzeba go krzywdzić, bo dobry człowiek, tylko my potrzebujemy partnerstwa. Albo nie potrzebujemy partnerstwa, ale się źle czujemy w związku partnerskim na przykład, bo lubimy się strasznie kimś opiekować i kropka. Ale jeżeli jesteśmy niezadowoleni, to oznacza, że musimy coś zmienić. Także tak. Dlatego ja mówię, to nie chodzi o to, że ja dam sobie rękę uciąć, że w życiu nie zdradzę. Dzisiaj mi się tak wydaje, ale tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Szymborska. Wie, co mówi babka, tak. Natomiast pewne zasady energetyczne muszę wam przekazać, bo jak się coś uświadamia, to zawsze gdzieś to ziarenko zakiełkuje. I dwa pytania od pani Bebe. Czy widzisz idącą poprawę w mojej firmie po ostatnich remontach i zabiegach? Pozdrawiam, do usłyszenia. Słuchajcie, ja tu zaraz do kolana mi wysiądzie. Dobra, będziemy boczkiem jak na koniu. No, tylko że widzę znaczną, tylko że wolniej niż by oczekiwać, ale i owszem, jest poprawa finansowa. Nadchodzi, idzie. Okej. Czy mój mąż zachowa pracę, którą wykonuje w zastępstwie? Dobra. Tam mu coś wymyślą trochę innego, bo ja mam jakby przedłużenie umowy w cudzysłowie, ale jednocześnie w innej jakości. Ale to nic, no nam się powinno w miarę dobrze zadziać, także okej. I teraz tak, pani, pytanie numer 4, pani J. Tak, w kolanie mam zerwane więzadło. Proszę o podpowiedź kart, co zrobić. Poddać się operacji, rekonstrukcji wiązadła, czy zostawić tak, jak jest, żeby samo się goiło. To będzie dla mnie lepsze. Dobra. Operacja samoistna, operacja samoistna, operacja samoistna. Czy to by samo jakoś funkcjonowało, ale mam wrażenie, że lepsze, znaczy nie mam wrażenia, tylko ja mam lepsze karty, jednak przy tej operacji. Ale mam dobrego chirurga. Nie będę tu narzekała na lekarzy, których kompetencje bywają różne. Tu mam dobrego chirurga pokazanego, który wprowadzi równowagę. Lepiej to wygląda. Dobrze, pani Ewa, czy będę pracowała tam, gdzie obecnie po 1 września 2017 roku? I co? Nie zlikwidują szkoły, gimnazjum? Zlikwidują. Zobaczymy. Inaczej, ja mam w ciągu 2 lat zmianę, teraz nie.
Może tak, bo teraz to by się pokazało. Może byłaby możliwość, ale na podobne, także. Jakie są powody nieotrzymania premii, którą spodziewałam się otrzymać niedawno? Powody są pod tytułem rączka, rączkę myję. Tam wiadomo, kto dostanie. Kto bardziej się ubiega. Czy szukać pracy w mojej miejscowości, czy dalej poza miejscem zamieszkania? W zasadzie, jeżeli szukać, to dalej. I w podobnych, powiedziałabym, ośrodku, instytucjach. O, może tak. Dobrze, pani Justyna. Pani Justyna ogarnęła ten wyjazd na The Cure i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I teraz tak, mam koleżankę od lat, ostatnio zrobiła się trochę przykra. Myślałam, że to może po rozstaniu. Dobrze. Czy to coś z nią nie tego, czy coś we mnie jej po prostu nie pasuje? Dobra, to ja zapytam, jak może najbardziej ogólnie, co się dzieje między wami? Co tu jest? Ona generalnie rywalizuje z kobietami. Więc ja powiem szczerze, że to, no to może już wiek trochę wchodzi taki, kiedy człowiek hormon odbija. Znaczy śmiech śmiechem, że to jest przed 40, ale ludziom różnie te hormony lecą. Ale tak, dla mnie to jest rywalizacja, więc tutaj już koleżeństwa nie będzie. Dobrze, i pani Aneta. Pani Aneta ma 1000 pytań do... A, już patrzymy. Powiedziała pani o przeprowadzce. Kiedy, dokąd, zmiana mieszkania, miasta czy kraju, dlaczego, kupno nowego mieszkania, spadek czy sprzedaż z powodu długów? A ja powiedziałam, że z musu czy z chcieństwa, bo jak z chcieństwa, to możemy wybrać kiedy, dokąd, czy zagranica, czy Polska. Raczej długi, to bym powiedziała, że długi. Dobra, zobaczymy, co przy tej przeprowadzce, ale piszcie też kontekst, kochani, bo to czasem... Ja mam nową możliwość domu, naprawdę dobrą, nie z powodu długów, przy 10 monet, a 8 monet to jest nowa jakość pieniądza, lepsza. Czy spadek, pomoc może taka, nie tyle spadkowa, z żadnej sprzedaży z powodu długów, prędzej coś nowego i w radosnej atmosferze, więc bardziej to jest chcieństwo niż mus, czyli gdzie i dokąd to się wybiera samemu. Nie ma tu nic, musisz coś tam, bo coś tam. Jest jakaś odległość pokazana, ale niekoniecznie jakaś zagranica. Więc ja przypuszczam, że bardziej no w okolicy, w której pani się znajduje, tylko na zasadzie mam dosyć mieszkania bez balkonu, zamienię na większe. O, no, o sobie mówię, nie? Dobra, czy moje sąsiadki, tu są one już wymienione, źle mi życzą. Nie, gderają, źle nie życzą. Jak na każdą spojrzałam, zobaczę, czy tu jakieś nie pytanie. Nie. Gderliwo, opiekuńczo, dziwne, ale nie mam złych życzeń. I teraz tak, czy moja babcia A miała na sobie klątwę urok? Gdyby miała ona klątwę, to by pani też miała. A łatwego życia to ona nie miała, nie? Myśl o kształty i uwiązania, ale żadna klątwa. A czy ktoś jej źle życzy? No, powiem tak, te myśl o kształty to takie są złorzeczeniowo różne, aczkolwiek no, do odczepienia prostawe, więc to nie jest taka zła energetyka. Czy moja siostra Aga ma na sobie klątwę rodową? No to by musiała być klątwa rodowa. No zobaczymy. Marzyłem o nowym mieszkaniu. Nie, klątwy nie ma. Dlaczego mąż jest taki dziwny, okropny? Czy daje w końcu spokój? Co ma zrobić? Jak jest dziwny i okropny? Kiedyś tak rozwiązywano sytuację, że były takie środki, po których się rano nie wstawało, nie? Ale to jest niedozwolone, nie wolno robić, jesteśmy narodem coraz bardziej humanitarnym. Możemy najwyżej pacnąć, ja bardzo lubię packać, tak,
Was w ogóle i fajnie jest. A śmiech śmiechem, zobaczymy, co się dzieje. Będę broniła mężczyzny. Niedobra ja. Ale co mi wygląda? No, nie ma ideałów. Są osoby dziwne, dziwniejsze. Ale on ją kocha. Chciałby się z nią porozumieć, a nie ma jak. Nie ma pani wrażenia, że pani siostra nie potrafi z nim rozmawiać? Ona może mówić, ja nie przeczę. Ale mówić, a rozmawiać to są dwie różne rzeczy. I to przy niej mam pokazane, że ona jest przeciążeniem dla tej relacji, dlatego on jest dziwny. Można potem z relacji uciekać, można nie szanować tej drugiej osoby. Różnie to może być, tym bardziej, że oni mogą już być, nie wiem, 20 lat po ślubie, nie? Więc to tak możesz sobie nawarstwić. Ale dla mnie to ona była takim przeciążeniem z powodu, no niestety, czwórka pucharów jest tak, albo ją wykorzystamy jako kartę, mam stabilizację, albo jestem księżniczką i nic mi się nie podoba. I jak zaczynamy w wieku lat 16 swojego faceta w ten sposób traktować, to w wieku lat 36 facet ma podziurki w nosie. No, bronię faceta, wywieźcie flagi. Okropny. Teraz może jest okropny, ja nie przeczę, teraz może być czysta tragedia, ale wina jest nie bardzo tylko jego. O. Dobra. Jak się udał wyjazd weekendowy męża? Załatwił sprawy czy tańce hulanki? I ktoś tu jest jeszcze za zazdro. Oczywiście, że były tańce i hulanki były i sprawy załatwił. Ale ukrzywdzić nie ukrzywdził, zdradzić nie zdradził, ale było bardzo przyjemnie. I, no i daj Boże, no przecież interesy czy tam szkolenia też trzeba załatwiać w jakiejś atmosferze, a nie w udręczeniu i czarnym habicie i posypywaniu głowy popiołem, dziewczyny. Dobra. Czy dom po babci ma niechcianych energetycznych mieszkańców? Inaczej, tam trzeba wejść z kadzidłem i to po prostu oczyszczać, bo ten mąż, mówię, ten dom ma bardzo dobrą energetykę i ma fajnych mieszkańców, ale jako że czasem robi się jakaś pustka tam, o może tak, no albo jest niezamieszkane, albo robi się pustka, pojawiają się jakieś nerwowe energie. Po prostu oczyścić czasem, ale on nie ma jakieś tam, nie, żeby coś tam to nie, po prostu kadzidło. Po prostu świeca zapalona na parę minut, obejść z tą świecą, szczególnie woskową wtedy. Więc tak. Czy w tym roku lub 2017 spłacimy kredyt mieszkaniowy? Jest wzrost finansowy, ale powiem tak, ja w kartach mam spłatę do lat 4, ale do, ten 17 nie do końca. Czy powinnam grać w lotto, czy darować sobie? Z roboty ma pani pieniądze. Straty przy lotto. I czy M ma odpowiedniego mężczyznę przy sobie? Czy z D będą szczęśliwi? Kto to jest? Ile ona ma lat? No to jest taki mężczyzna odpowiedni na pewien etap. Ale potem ona jakby jest w odcinaniu tego, ale nie dlatego, że on coś złego zrobi, tylko ja nie wiem, czy znowu dziewczyna po prostu nie będzie jakaś za harda. Wiecie, czasem jest tak, że póki ktoś jest sprzątaczką, jest okej, a potem założy firmę sprzątającą i tak się nosi, że własny mąż nie wytrzymuje, tak? Czyli są osoby, które przy jakimś polepszeniu tak nabierają pewności siebie, że kompleksy wychodzą drugą stroną po prostu. Także tutaj trzeba było zwrócić uwagę. Dziwne karty. Z możliwością naprawdę przeforsowania, że będzie to bardzo dobry układ. Tylko trzeba pamiętać o braku noszenia głowy do góry za dużego. O, może tak. Mówiła pani o zmianie pracy, założeniu własnego biznesu. Jakiego? Na to nie odpowiem, bo nie widzę kierunków. W którym kierunku iść? Kiedy to nastąpi? No to spróbujemy, kiedy to nastąpi.
Kierunku nie powiem, bo w kartach co? Nie ma na przykład, no nie wiem, informatyka, no to jeszcze by się znalazła. A naprawdę jest tyle możliwości biznesowych, typu wypożyczalnia sprzętu AGD, że to jest w ogóle, to musi być strzał. Mam tu coś związane z dziećmi, bądź z matkami, bądź both, że tak powiem. I może to być przyszły rok i nie wiem, nawet ubranka dla dzieci przy tych kartach, to bym powiedziała. No, czy tam jakieś gadżety. Trochę tak. Dobrze. Pani Joanna pyta, co zrobić z odklejonymi zdjęciami? Ja wiem tutaj, o co tu chodzi, ale zobaczymy, co z tym zrobić. Jak są odcięte, należałoby je. Nie wiem, co się robi na tym czymś. Czy to można sobie skopiować w razie W na pamiątkę? Ja mam takie usunięcie pokazane, nie? Jak pani je ma, to tam nie kopiować, ale generalnie jakby odciąć jest pokazane. Nie kombinować z tematem. Nie na zasadzie. Ojcze, na fejsie to można coś tam wyrzucić, coś tam. Tak wyrzucić. O, może tak. Nie znam się na tym, ale. Czy znajdę pracę płatną w firmie produkującej żywność do końca roku, aby zrobić praktykę? Sorry za ziewanie. Zima. Możliwość. Świat trochę dalej. Tak, tylko trzeba dać szerszy okręg na szukanie. I czy pan tenże będzie szukał kontaktu po moim kończącym SMS? Można było w cztery oczy, kurczę. A czy za jakiś czas dłuższy to nie jest szukanie kontaktu, żeby było dobrze, tylko to jest szukanie kontaktu, bo szafa się zbuntowała i poszła. Natomiast ja mam totalne odcięcie. On przy tym rycerzu pucharów, to on będzie jakoś tak. No nic się nie stało przecież, nie? No właściwie, że o co chodzi? No. Zostańmy przyjaciółmi. Natomiast pani to ładnie odcięła i tylko trzymać kciuki, bo obie wiemy, jaka to jest sytuacja, która wiąże iść nie pozwala. Dobrze. I pani Bogusia, proszę zapytać, czy mam jakieś możliwości ezoteryczne? Jeśli tak, to w jakim kierunku mogłabym się rozwijać? Na przykład wahadełko karty? Zobaczymy. Wahadełko. I to nie chodzi o to, że tam pani podała wahadełko karty, tylko po prostu wahadełko. Bo zobaczcie, wisielec zawieszone, pustelnik, lampa zawieszona, tak? Karmiczna wiedza, czyli do odblokowania, po prostu radiestezja. Co o mnie myśli siostra G i siostra T? A wahadłem można od przepowiadania przyszłości po wszystko, więc to jest bardzo dobra rzecz. Myśli siostry. Że jest pani ciężkim okazem kobiety, która chce rządzić. Ale to nie są jakieś bardzo negatywne myśli, tylko ten, trudny przypadek. A druga siostra też marudnica. To zawsze tak szybko. Karty mają taką negatywną, a dwie takie rodzinne, więc najgorzej nie jest. Dobra, i teraz tak. Też Bogusia, tylko lata 70., że tak powiem. Czy poradzę sobie finansowo po otrzymaniu kredytu mieszkaniowego? Pracuję, tu mam gdzie i jestem sama. Czy poradzę sobie finansowo po otrzymaniu? Doskonale sobie pani poradzi po otrzymaniu kredytu mieszkaniowego. To jest tylko piętno nerwowości. Ale tak samo sobie pani doskonale poradzi. I pytanie: czy P się do mnie odezwie kiedy? Jeśli tak, często śni mi się, czy on myśli o mnie. Byliśmy 5 lat razem. Podświadomość wyrzucania. O, ale jak on się nawet odezwie, to może być za lata i dzień dobry w Zakopanem, bo się spotkacie pod tężniami w Ciechocinku na tej zasadzie, tak? Sentyment ma, dlatego się śni. Odezwać? Jemu chyba dobrze coś w kość dało i wie, że było inaczej, że mogło być.
Dobrze, ale czasem można żałować, a można nic nie robić. Ale nie trzymać tego żalu, bo to tak jakby się trzymało osobę zmarłą przy sobie. To jest bez sensu, to jest kompletnie bez sensu, a życie biegnie. I pytanie, czy zostanę na dziale U, czy szef coś znowu namiesza i mnie przeniesie? Dobra, dwa razy czy nie, czyli czy pani zostanie na dziale U? Czy pani zostanie na dziale U? Ale pani chce zostać na dziale U. Szef namiesza, ale można będzie mu wyjaśnić szybko, w tempie i zostać na dziale U. Prośba o błogosławieństwo żywiołu dla bratanicy K. Przyzywam dzisiaj wiatr utchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołu, wstańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję, a żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Tutaj jest opisana sytuacja trudnawa, więc błogosławieństwo się przyda. I teraz tak, właśnie ta siostrzenica i jej mąż są w trakcie kupowania mieszkania. I teraz uwaga, ja wcześniej powiedziałam, że kupią od dewelopera, a oni się śmiali, że ha, 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 dewelopera, bo rynek wtórny, bo wiadomo, taniej, nie? I w ogóle, no wiadomo. A okazuje się, że kupią od dewelopera, więc ha, 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 teraz ja się śmieję. Ten się śmieje, co się śmieje ostatni. A ty i te wróżki, nie? Się okazuje, że jednak. Dobrze, czy będą zadowoleni z tego mieszkania i jak to się ułoży z sąsiadami? Czy będą zadowoleni z tego mieszkania? Z mieszkania będą przebardzo zadowoleni. Przebardzo, bardzo, że bardzo, że bardzo, bardzo. Jak się ułoży z sąsiadami? Bo do sąsiadów trzeba wyjść z pozycji cesarza. Dzień dobry. A w podtekście i duszy to ja tu rządzę. Nie, generalnie ja nie mam jakichś bardzo złych sąsiadów, tylko faktycznie pozycja cesarza to nie jest poufalanie się, tylko bardzo konkretne działanie typu o, może wnieść pani te zakupy, tak? Ale to jest takie mocne, silne i będzie dobrze. Układ Samhain. Czy jest jakiś podczyp z takim, w takim razie? Co pani fajnie oznacza? 4 z 10, 5 z 10 i nikt się nie pomyli. Abonament nie jest złą rzeczą, słuchajcie. No. Bardzo jest pani potrzebny ten rytuał, bo mamy faktycznie totalne podczepy. Na 5 kart 2 zupełnie niefajne. Kto? Mężczyzna i mężczyzna, młodszy i starszy. Ale to może mniej ważne. Ważne, żeby generalnie to... I piękne słowo zawsze na to miałam. Uwolnić. Tada, o to mi chodziło. Wiem, że nie lubi pani grzebać u dzieci w energetyce, ja wiem, ale tutaj pytamy, czy dzieciaczek ma podczepienia, czy C ma podczepienia, bo wyraźnie widzi, czuje, różnie na to reaguje. Inaczej, bo to, że widzi, nie znaczy, że to coś się podczepia, bo to jest jakaś wrażliwość. Zobaczymy w ogóle energetykę, co tam się dzieje. Dobra. Ale ma podczepienia. Ja przypuszczam, że i zdrowotnie będzie lepiej. Znowu na 5 kart, 2 nieciekawe. Odezwać do mnie na maila, zobaczymy, co się da tutaj zrobić rytualnie. Nie no, Samhain nie. To trzeba osobno, bo to jest dzieciak. Po prostu. Dobrze, i to nie jest za dużo pytań, także dajemy radę. I tu jeszcze pani napisała, że rytuał intencyjny wyszedł super, pięknie te świece wyglądały, miały być duże, w ogóle miały być proszebne, zakupiłam proszebne świece cerkiewne, ale wyobraźcie sobie, że nie miałam takiego wielkiego naczynia, żeby to pomieścić, bo to jednak jest wtedy taki dużo więcej. I ja tą proszebną zapalałam. Ale naprawdę nie spodziewałam. Myślałam, że będzie 10 osób, to sobie wezmę świecę, w ogóle w sól wsadzę i będzie fajnie. Nie pomyślałam, że będzie 50, tak? Więc po prostu. Mam nadzieję, że bardzo sobie pani paluszków nie poparzyła, choć przy tylu świecach to było nie lada wyzwanie. Nie, ja sobie na początku bardzo wszystko parzyłam, tylko to było tak. No już przygotowuję rytuał i miałam taką bluzę z takimi rękawami, bluzkę, nie?
szerokimi tak patrzę, mówię, dobra, 50 świec, zamieniamy na coś obcisłego. No i miałam tą proszebną, ona jest długa, ale właśnie, no, wiesz, szkoda, że na tych proszebnych nie ten, ale nie mam nawet tylu świeczników na te proszebne, a musiałabym mieć chyba, no właśnie, może latem, kiedy by się udało, to by w ziemię wsadził, by się wypaliło, nie? No. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Łomatko, matko, jeszcze mamy bardzo dużo, słuchajcie. A nie, no nie jest tak źle. Mam datę urodzenia, ale imię gdzieś tu pominęłam. Dobra. Dwa pytania pani zadałam. Czy i kiedy radykalnie poprawi się moja sytuacja finansowa? Jestem w masakrze finansowej. A mąż twierdzi, że nie ma możliwości faktycznych i prawnych, aby osiągnąć dodatkowe zarobki. To jest nigdy nieprawda. Panią blokuje. Zresztą to drugie pytanie odpowiada na pytanie dlaczego. Wie pani, inaczej, ta sytuacja sama to się nie poprawi, bo by pani musiała albo znaleźć sponsora, który zasponsoruje. Ja nie mówię w złej formie fizycznej, tak, ale no ktoś, kto da, ktoś, kto przekaże wygraną spadek albo coś, albo robota. No z nieba takiego fuksa to nie ma. Tylko trafienie w dobrą robotę, żeby to jest fuks, tak? To jest fajne. Ale no kiedy? Trzeba coś zrobić. Niech on nie mówi, że się. No na razie to faktycznie pani żyje w złudzeniu i w przeciążeniu. A gdyby wziąć się za młotek, to jest karta, którą Jóźwiak świetnie określił. Teraz wszystko zależy od młotka. Czyli brać się do roboty. Nie, że nie ma faktycznych i prawnych możliwości. Są. Nawet jeżeli trochę nieprawne, bo jesteśmy w Polsce, to faktyczne są. I to nie słuchać go. Bo no, no nie mam cudów. Mam, teraz wszystko zależy od młotka. I się poprawią. I to jest wzrost finansowy przy tej karcie. Co z moją duszą? Całe życie męczę się z człowiekiem mocno uzależnionym od alkoholu. No i jeszcze go pani słucha. Męczenie się, bycie, znaczy ja nie rozumiem, ale ja nie muszę rozumieć. Jakaś droga, okej, ale słuchania, że ja nie mogę, bo mi mówi tak ktoś uzależniony od alkoholu, ktoś, kto ma zmienione stany świadomości, znowu będzie, że wrzeszczę. No bo znowu mówię o energetyce. Alkohol powoduje zmienione stany świadomości. Zmienione stany świadomości powodują, że przyciągamy byty o najniższych wibracjach. Jeżeli my słuchamy takiej osoby i jej rad, to dobrze na tym nie wyjdziemy, bo każą nam zaraz zimą w sandałkach chodzić. Pamiętajcie, osoby uzależnione nie będą miały dobrych pomysłów. Nie mówimy o bohemie i artyzmie, pięknie namaluję, ale to nie jest dobry pomysł na życie, tak? Żadne rady. Dlatego na przykład ezoterycy, którzy są uzależnieni, ja nie mówię, bo ja też wyjdę z Agnieszką się piwa na pół napiję, ale tak, albo nie wiem, coś, ale nie narkotyki, nie zmienione stany świadomości upicia, bo wtedy trzeba się strasznie oczyścić, żeby wam karty postawić, a ja nigdy pić nie mogę, bo albo jadę, albo karty stawiam. Ale w każdym razie, nie słuchajcie, nie zgadza się, córka nie zgadza się na zostawienie go, twierdząc, że wtedy mąż, a i tata skończy na śmietniku, w sensie dosłownie w przenośni. Czy was to nie... Zen. Oddać tatusia córce. No przecież to jest jej tatuś. Przecież nie musi skończyć na śmietniku w przenośni i dosłownie. Przecież to jest jej tatuś. A pani nie ma żadnego, najmniejszego obowiązku podcierać dupy komuś, kto pani nie szanuje. Bo trzeba szanować siebie nawzajem. Jeżeli na przykład byłby człowiek uzależniony od alkoholu, ale nie wiem, przedobry, to można mu wyprać, ugotować, zamknąć oko i swoim życiem żyć. Trudno jakiś taki, nie wiem, typu opiekuje się, trudno. Dobra, ale jeżeli córunia twierdzi, że dorosłej osobie, jej córunia nie pozwala, dorosłej osobie nie pozwala wziąć rozwodu, bo jest pani ubezwłasnowolniona, nie ma własnego mózgu, odczuć, życia i przy 70 zostanie pani z kimś, kto pod siebie zwraca z nadmiaru alkoholu, znowu będzie, że wrzeszcze. Trudno,
Ale kurczę, obudźcie się, kochani, obudźcie się, bo to dla waszego dobra. Mnie to nie dotyczy, naprawdę, mnie to w ogóle nie dotyczy, ale ja tak patrzę na taką bezradność. Córka nie pozwala dorosłej matce, alkoholika. A ten jeszcze twierdzi, że ta w życiu nie będzie miała kasy. Razem pod tym mostem będziecie, no. Nie wiem, chciałabym tak wziąć pałeczkę i w głowie namieszać. Niech pani coś dla siebie zrobi. Ja wiem, że to nie jest proste pół życia przekreślić, w ogóle wyjść z współuzależnienia. Niech pani idzie do specjalisty, bo ja przez 5 minut odpowiedzi na SMS nie jestem w stanie pani pomóc. Specjalista nakieruje panią, kurczę, do psychologa. Nie można dorosłej córci dać tatusia. Niech bierze, jak taka matka Teresa. To nie ona potem zostanie z żygającym alkoholikiem w domu. Co z moją duszą? Nie wiem nawet, jak odpowiedzieć pani na to pytanie. Mogłam tylko pokrzyczeć. Tak bym chciała, żeby pani tak zrozumiała. Takie światełko, takie typu, ja jestem najważniejsza. Nie dlatego, że mam innych krzywdzić, tylko dlatego, żeby nie dać krzywdzić siebie. Jak pani to zrozumie, że pani jest najważniejsza, zacznie pani pracować nad sobą, nie nad mężem alkoholikiem. On jest tu najmniejszym problemem. Po prostu ma go nie być. Chyba, że pójdzie na terapię, daj mu Panie Boże, niech on w ogóle będzie najcudowniejszym mężem na świecie potem. Razem z córeczką. Ale kurczę, zrób coś pani dla siebie, no. To nie może tak być. A potem się dziwicie, bo ja miałam nieszczęśliwe życie. Bo słuchałam innych, nie siebie. Pani Jola. Nie jest, że ja krzyczę. Trochę krzyczę, ale to ja się strasznie przejmuję tym, że to jest tak proste rozwiązanie. Trudne w realizacji dla was. Słuchajcie, ja jestem po przejściach, jestem po rozwodach. To nie są łatwe sprawy. Zerwałam związek, w którym była zdrada. To nie jest łatwa sprawa. Ale to, co moja mama teraz powiedziała, bardzo mądrego. Rozmawiałyśmy o jakiejś takiej znajomej, która takie, ma takie życie, słuchaj, ani tego faceta porządnego, to jest stara znajoma, ja jej nie widziałam z 10 lat, tak, ale ani faceta nie miała i tak jakoś nam się wspomniało, a mama mówi tak, kurczę, ale ona musiała mieć straszne kompleksy własne i nie kochać siebie, bo jak kochamy siebie, to nie damy sobie zrobić krzywdy sobie, czyli możemy trafić na gangrenę pijącą, ale nie będziemy z nią siedzieć. Możemy trafić na kogoś, kto nas zdradzi, ale mimo bólu nie pozwolimy sobie na to, żeby być zdradzonym, bo kochamy siebie. I to nie jest tak, że moja miłość do siebie powoduje, że ja niszczę wszystkich po kolei, ale nie dam sobie zaburzyć swojej spokojnej, dobrej przestrzeni. Gdybym ja jej nie miała, ja bym nie mogła wam kart stawiać, bo byłabym sama niepoukładana. Ponieważ świat jest jaki jest, cyklon, ludzie są różni, są różne energie, wydarzenia, ale to jest poza moją przestrzenią, gdzie mam swoją bardzo dobrą, poukładaną przestrzeń. I to, że ktoś mi coś próbuje zrobić, to nie jest mój problem. Ja muszę z tym powalczyć. I to mówię, dla waszego dobra ja tak czasem krzyczę. Ale na razie tylko jedna osoba się obruszyła, więc nie jest źle. Dobra. Pani Jola. Jak obecnie wygląda mój stan zdrowia? Na co powinnam zwrócić uwagę? Dobrze, stan zdrowia wygląda ogólnie bardzo dobrze, oprócz bardzo trudnej karty w miejscu żołądka, trzustki, wątroby, woreczków. Na to uważać. Czyli trawienie też tutaj. Od 9 lat mam ciągle ciężko finansowo. Co by może się zgadzało? Cicho, 3, 5, 6, 7, 8, to jeszcze rok, no. Mam ciężko finansowo. Co mogę zrobić, aby dość szybko poprawiły się moje finanse? Te 9-latki są takie lepsze, gorsze, słuchajcie, także tutaj nic dziwnego. Wie pani, no pani powinna po prostu znaleźć pracę, ja mam rozmowy kwalifikacyjne, więc jeżeli mają się szybko poprawić, to jest kwestia zmiany pracy, nowej drogi w pracy. Gdzie i kiedy znajdę partnera na stały związek, kim on będzie? Czyli tutaj.
No, powiem pani tak. Znowu mamy kartę maga, czyli to jest taka karta typu pod tytułem muszę coś zrobić, żeby. Czyli to nie jest tak, że sam przylezie. Ale mam i fuksa w tym wszystkim, i nową pracę właśnie, i rozmowy kwalifikacyjne, więc może być to ktoś jakby z nowego obszaru zawodowego. I mężczyzna równolatek o brązowych włosach, byk pan na koziorożec, stabilny, rzeczowo uczciwy, z finansami, które potrafi rozrządzić, zarobić, w ogóle taki fajny. Jest pokazany dom, natomiast on jest po rozwodzie. Tak, po rozwodzie. A zresztą dziwne by było, gdyby nie był. Ale właśnie przy nowych zawodowych rzeczach. I to wcale nie jest długo, to zależy też od zmiany. A gdzie i kiedy zmienię pracę na lepszą dla mnie, jaka to będzie branża, nie powiem. Nie czorta. No po prostu, chyba że mi coś tak w oczy się rzuci, że ten, ale ja od razu mówię, z branżami typu, jak tu powinnam założyć biznes, to po prostu mam kłopot, kropka. To jest coś, czego w kartach nie rozumiem. Chyba że czasem coś samo wyjdzie. Wzrost finansowy jest pokazany w możliwościach w pół roku, tylko trzeba by było zacząć szukać, a nie zastanawiać się nad szukaniem. Papierki przy handlu, to równie dobrze można, nie wiem, być w firmie transportowej, jak i handlowej. No. No. To jest właśnie to. No, Tarot nie ma takich firm, jak są teraz, typu transport, coś. No, Rydwan by jeszcze może był. Ale mam handel i papierki. No to co? Równie dobrze można też na taśmie pracować. No nie, na taśmie nie przy papierkach, ale liczyć towar. Nie wiem, ale w każdym razie tak do pół roku może być ta nowa praca i ona może być naprawdę fajna. I ostatni mail. Siostry Elżbiety. Bo tak, proszę o błogosławieństwo żywiołów i oczyszczenie zmyślokształtów i podczepień dla mojej mamy Urszuli i siostry Elżbiety. Jest w ciąży. Ja powiem tak, ja bym kobiet w ciąży energetycznie nie ruszała, chyba że to jest dla zdrowia, ale to tak, tego bym nie ruszała. I teraz tak. Aha, bo pani też chciałaby oczyszczenia czakr? Nie, dla mamy tylko, tak? Dobrze. Wy mi punktujcie, bo jak ja mam całego maila, to ja potem mam kłopot totalny. Ale tak, żywioły to im wyślemy. No to jest taka bardzo bezpieczna forma obu. No, trochę sobie przybliżę te ognie moje. Ognie sokoły, teraz. Powiem wam, że naczynia żaroodporne z Biedry dają radę. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie Urszulę i Elżbietę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. I dla mamy jeszcze oczyszczanie czakr. Przyzywam światło w kolorze czerwieni, by wzmocnić, oczyścić czakry korzeni. Niech przybędzie teraz pomarańczu odcień, by sakralną czakrę oczyścić i wzmocnić. Przyzywam światło koloru żółtego, by wzmocnić i oczyścić czakrę splotu słonecznego. Niech przybędzie zielona pełnej mocy tęcza, by wzmocnić i oczyścić czakrę Twego serca. Tej, co łączy niebo z ziemią, światło koloru niebieskiego. Fioletowego światła starożytne moce wzmocnią i oczyszczą Twoje światłe oczy. Ta, co wszystkie łączy i spaja w jedności, niech świeci w Twojej koronie ku nieskończoności. Z podziękowaniami dla wszechświata. I tutaj jeszcze pani Lidia napisała o metodzie jakiejś
a propos partnerstwa i braku partnerstwa, ale to chyba nagrała Wiedźma Ania, z tego jeszcze nie oglądałam tego, Wiedźma Ania na Akademii Ducha, więc sobie poszukajcie, bo to jest w ogóle świetny też kanał, także znaczy ja uważam, że tarocistka Agnieszka i Wiedźma Ania to jest po prostu super team. I ja, a co? Strasznie fajne dziewczyny. Dobrze, i jeszcze miałam coś na mailu, nieściągniętego przez to zaspanie moje dzikie. To wszystko tak krzywo, ale tylko trzy, słuchajcie, nie jest źle. Pani Anna. Dobra. Mam problem z moją przyszłą teściową. Zanim jeszcze mnie poznała, już mnie nie lubiła i nie wiem, o co tej kobiecie chodzi. To jest taka jakaś, słuchajcie, to się bez pozoru nie wzięło, tak? Czyli to nie jest tak, że sobie ktoś wymyślił, że teściowe są złe, tylko to jest jakaś energetyka pod tytułem zabrałaś mi mojego syna, a to mój facet. Do leczenia się nadają, nie? Co pani może o niej powiedzieć? Ja mogę powiedzieć o niej tak. Bardzo dobrym sposobem jest przyklejenie imienia i nazwiska teściowej do małego, okrągłego lusterka. Działa cuda. Nie wchodzi do domu. Jak nie musi. A integrowanie się z kimś, kto nas nie lubi. Znaczy ja powiem tak, ona jest osobą domową, jest dziwna, krzywdy nie powinna zrobić, tylko to pani musi być rozsądniejsza w tym wszystkim. No nie trzeba wchodzić po palcu bez masła, gdzie bądź. Rodzinne stosunki są utrzymywane, ale to pani ma się kierować mądrością. Tu nie o nią chodzi. Czy ona panią lubi, czy ona panią nie lubi? Ona panią lubi, tylko wie pani, jak się rywalka w domu pokazuje, to potem szok jest, nie? Ona panią lubi. Ona panią docenia, kim pani jest. Ale będzie się czepiać. Bo będzie. Dobra. I... Iwa. O rany, o rany, o rany. Zdążyła pani na dziś, ponieważ czasem później mi się zdarza. I teraz tak, jaki jest stan zdrowia P po przeszczepie? Jak widzi to wszechświat? Czy przydałby się rytuał? Przydałoby się oczyszczenie trzeciego oka z różnego rodzaju własnych myślokształtów. Tylko. A stan zdrowia jest dobry. Ale nie wyciągaj mi z kosza tego. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Kotku. Miau, miau. Także tutaj tylko to trzecie oko. Tak do oczyszczenia, ale tak to okej. Okay. Rytuał nie. Co z czakrami? No właśnie to trzecie oko, bo to ja stan zdrowia na czakrach sprawdzam, jest okej, okay, ale zobaczymy, dobra, jak po tym przeszczepie. Nerwowo stany zapalne, umacnianie, odchodzenie od kłopotów. Idzie do przodu powoli, a błogosławieństwo żywiołu zawsze się przyda. Przyzywam dzisiaj wiatru, tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia tę, co nowe rodzi. Wzywam od żywiołów, stańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia i ziemi, niech także będą błogosławieni. Out. Last but not least. Po każdej odpowiedzi rodzą się nowe pytania u pani Katarzyny, co jest normalne. Można ze mną też porozmawiać. Ja mam te wtorki telefoniczne, słuchajcie. Jak się umówicie na telefon, to tak ja was co pół godziny mogę umawiać i mogę ten odpowiadać. Bo musiałam jeden dzień taki ustalić, bo tak to łapaliście mnie w mieście, przy garku, u koleżanki, u mamy i nie było jak. A we wtorek siedzę w domu. Po prostu. I odbieram telefony. Umówione, że tak powiem, nie wszystkie także. Tym razem proszę odpowiedź na pytanie. Właściwie na pytanie, bo drugie następnym razem. Czy powinnam kontynuować relację z K?
Chodzi mi o to, czy ta osoba nie ze złej woli, ale nieświadomie, albo może nawet ja sama, nie blokuje się przed podejmowaniem działań, które spowodowałyby, że wreszcie zaczęłyby zachodzić w moim życiu pozytywne i oczekiwane zmiany. A w tę mańkę. Dobra. Czy relacja z K nie ogranicza pani przed zmianami i energetycznie generalnie? W ten sposób. W ten sposób to zapytamy. Nie, aczkolwiek musi być zmieniona nawet nie tyle forma znajomości, co jej postrzeganie. Kompletne usunięcie tutaj pucharowych rzeczy, czyli emocjonalnych, na rzecz buławowych, czyli może być przyjacielskich. Ale tak, nie mam, żeby to wpływało jakoś na o, przeznaczenie, coś tam, nie, to nie. Spokojnie, nie trzeba zrywać z przeszłością totalnie, bo nie zawsze jest cała zła, ale zmiana na poziomie widzenia tej znajomości, czyli wiem, czego chcę i to mnie absolutnie nie blokuje. To też jest dwupunkt. Także okej, w ten sposób. Dobra, moi kochani. To by było na tyle dzisiaj. Było tego trochę, bo iż jest po dniu przerwę. Jutro, wtorek, normalnie film. W środę, normalnie film. W czwartek nie będzie filmu. W piątek będzie, w sobotę. No, w czwartek nie będzie filmu. I teraz tak, już jest tego dużo, więc ja, jeżeli nie będę się wyrabiała do 2 godzin, to wam zawsze w filmie powiem, żeby dać mi 2 dni wolnego, muszę zrobić stare pytania, bo nie chciałabym przekroczyć 2 godzin nagrania programu i będę tego pilnowała, no, to sobie najwyżej poczekacie. A jeżeli będą już setki ludzi i pytań, chociażby SMS-owych na magiczne wrota, no to będziemy robić dłuższe przerwy, ale tak zrobimy, żeby każdy dostał swoją odpowiedź, a no w filmie po prostu. Natomiast jeszcze do 2 godzin wyrabiam, więc okej. Dobra, do zobaczenia, jutro może będzie układ na palce, zobaczymy jak to będzie, ale jutro film normalnie, także pa, pa.